No, w końcu to zmontowałem, już chciałem pasek wyciągać drugi raz, ale patrzę tu na tym starym, tak samo jest. 114293 i też jest w sumie Contitech. Jakiś tam PK, kurczę. 6 PK. 2525. I mówię, on tutaj to już się sypał cały. Miejscami tak go przejrzałem całego, to kurczę, na wylot już dziury miał, nie wiem czy to oczywiście teraz, o, tu już się zaczyna, kurczę, ostatni dzwonek, żeby go wymienić. O kurde, agresja 10, o, tutaj teraz z tej strony też już zaczyna go sypie się, bo mówię, kurde, paska nie mogę nałożyć, no już te rolki chyba z 5 razy patrzyłem, która gdzie, jak, mało tego, zanim ściągnąłem, na pudełku sobie schemat wyrysowałem, no i chyba też za każdym razem patrzyłem, no mówię, nie, no kurde, dobrze to jest tutaj poprowadzone, no ale się okazało, że niedobrze i pasek mi brakowało, także albo na alternator bym nie założył, albo na pompę wody, już mówię, no ja pierdzielę to, ale patrzę, gdzie ten nowy w ogóle, aha, tam jest napis, to teraz nie będzie widać, no ale obróciłem sobie tak pasek, patrzę, no długość pasków równa, zaraz odpalę klucze tylko i zobaczymy, czy to coś tutaj nie spadnie. Odzywa sprężarka, bo takie było słychać stuki. Tutaj jest sprężarka u góry. Tamto. Ale ciśnienie. No dobra, bo przejrzałem te wszystkie koła pasowe. Na pompie nie ma luzu, na alternatorze nie ma luzu, klima to też nie, na sprężarce nie, no tu jedynie ten, takie rolka ta pośrednia, ale to kurczę, no mogłem zamówić, albo będę pruć i same łożyska wymienię, bo to tylko na śrubę przez ten, w korpus gdzieś tutaj w podstawę od klimy i od sprężarki to jest wkręcone. No i co, a tak mówię, było słychać takie klepanie, ale to sprężarka coś tam kurczy jak ten, ale jak nabije powietrze to już cicho jest, że dziwne właśnie, że tego. No i ten stary to już jest, jak to się te spinery czy tam jakieś tam takie pierdolniki dzieci miały do kręcenia takie, to jakbym WD nasikał, to by chodziło i chodziło. Dobra, to tyle. Idę teraz. Aha, co jeszcze tu chciałem? Coś tu jeszcze chciałem zrobić. Nie pamiętam co już. No kurde. Nie wiem co. Aha. Pozbieram klamoty. Kluczę tak. Do odkręcenia tutaj napinacza, tak jak on jest przy bloku, to musi być przedłużana. To jest 15 wszystko. Dziesiątki śruby. Ale łeb jest na klucz 15. Tutaj napinacz też jest na 15, żeby go odciągnąć i zablokować. Samym tym krótkim to się nie da, bo koło od wentylatora zawadza. Przez przedłużkę krótką też się nawet nie da, bo już jest z tej strony wentylator mamy i chłodnicę, także za długo by było. A mówię, a ta to jest tak akuratna, że na łeb nachodzi, na sadkę i czyli do wymiany tego to 15 na sadka musi być i można ogarnąć. Dobra, idę do chałupy, śniadanie zjem,
i dalej do roboty, bo to jeszcze kurczę. No nie pamiętam, coś tu jeszcze przy nim chciałem zrobić, ale kurde, może mi się przypomni. Dobra, na razie.